par grzeczny Tettmajera będzie gotowy jeszcze w tym roku. Nowa szkoła podstawowa na Złocieniu. Ruszają zapisy do biegu Trzech Kopców i Sianokosy pod Wawelem. W tym żyje miasto. Iwona Sietnik-Tornecka, dzień dobry. Czas na Miejski Serwis Informacyjny. Zaczynamy. Będzie gotowy jeszcze w tym roku. Na początek park rzeczny Tettmajera. Rozciąga się wzdłuż ulicy Tettmajera od parkingu aż po zbiornik wodny Pasternik i teren leśny graniczący z uroczyskiem Wrzązce. Trwają prace nad montażem pomostów. Niebawem pojawią się elementy małej architektury, w tym stoły do piknikowania. Park powstaje w roku Tettmajera i będzie miał młodopolski charakter. To miejsce, w którym się znajdujemy, to taki zbiornik wodny, będą znajdowały się tu pomosty, będzie można w tych malowniczych okolicznościach przyrody przechadzać się tutaj. Będzie na pewno strefa dla najmłodszych, taka edukacyjna, bardzo naturalna. Pojawią się oczywiście nowe nasadzenia, natomiast ten park będzie miał taki nietypowy kształt, bo jedna jego część to oczywiście ten malowniczy zbiornik wodny. Natomiast park będzie się rozciągał wzdłuż ulicy Tettmajera aż do Rydlówki. I tam pojawią się różnego rodzaju funkcje rekreacyjne, z których mieszkańcy będą mogli skorzystać. I siłownia, i flow park, i stoły piknikowe, także będzie można się przechadzać. Pojawią się akcenty młodopolskie związane z twórczością Tettmajera. Będą takie białe ogrodzenia, płotki z niebieskimi elementami. Nasadzenia roślin będą nawiązywały do bronowickich chat. Pojawią się malwy, pojawią się rudbekie, więc posadzonych tu zostanie ponad 5 tysięcy nowych roślin. Trwa rozbudowa ulicy Agatowej. Inwestycja zakłada poszerzenie jezdni, budowę obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej i montaż nowoczesnego oświetlenia. Złocień zmagał się z ogromnymi problemami jeszcze nie tak dawno i dlatego jeszcze w tym roku ogłaszamy ogromny przetarg na odwodnienie ulicy Działkowej, tego rejonu Złocienia. To dla nas jest niezwykle ważne przedsięwzięcie, bardzo wymagające, ale mamy już wszystkie pozwolenia. W tym roku ogłaszamy przetarg. To będzie duży przetarg. Jesteśmy na Agatowej dlatego, że powstaje tutaj opodal szkoła i dzieci, które będą szły do tej szkoły, muszą mieć bezpieczne dojście do tej szkoły. Stąd chodnik szeroki, oświetlenie, które tutaj też widzimy, no i jezdnia, która umożliwi spokojny dowóz dzieci do szkoły. Także przemieszczanie się mieszkańców, bo poza szkołą mieszkańcy żyją także normalnym dniem i to jest też niezwykle ważne. Mam nadzieję, że te wszystkie plany będziemy teraz systematycznie realizować, bo Złocień domaga się swojej uwagi ze strony miasta i myślę, że drogi plus tramwaj to są rzeczy, które muszą w najbliższym czasie powstać. Najbliższy budżet, ale także wieloletnia prognoza finansowa przewiduje te inwestycje i myślę, że najwyższa pora na to. Zaglądamy też na budowę nowej linii krakowskiego szybkiego tramwaju do Górki Narodowej. Po 3 latach od rozpoczęcia realizacji zadania, część nowej infrastruktury została już oddana do użytku, a na pozostałych odcinkach roboty są na finiszu. Poza nasadzeniami drzew i krzewów, najpoważniejsze prace to dokończenie budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego na Górce Narodowej, dwupoziomowego parkingu Park & Ride z terminalem autobusowym i pętlą tramwajową. Realizacja części torowej powinna zakończyć się jeszcze w sierpniu. To pozwoli na uruchomienie regularnej komunikacji tramwajowej wraz z nowym rokiem szkolnym. Budowa pozostałych elementów, terminala, parkingu i połączenia z aleją 29 listopada zakończy się w tym roku. Z przebudowanego torowiska na odcinku od Wybickiego do Fildorfenila korzystają już pasażerowie. Z ulic Zdziebły Danowskiego, Generała Sosabowskiego, Nowej Pachońskiego, a także z tunelu wzdłuż Opolskiej kierowcy, a piesi i rowerzyści z chodników i ścieżek zrealizowanych wzdłuż poszczególnych odcinków ulic. Od sierpnia na jednym bilecie będzie można podróżować pociągiem, autobusem i tramwajem w Krakowie oraz w gminach, które podpisały porozumienie i dojeżdżają tam miejskie autobusy. Czyli załóżmy, jak mieszkamy w Wieliczce, to będziemy mogli przyjechać komunikacją do dworca w Wieliczce, tam się przesiąść na pociąg, przyjechać do nas na dworzec główny i z takiego dworca głównego przyjechać tutaj, gdzie się aktualnie znajdujemy, na drugą sprawę pod pocztą główną, linią numer 3. I to wszystko jesteśmy w stanie zrobić na jednym bilecie. Bilet aglomeracyjny to bilet dla osób, które na dobrą sprawę teraz korzystają tylko i wyłącznie z komunikacji miejskiej, tak jakby organizowanej przez Gminę Miejską Kraków, czyli mówimy tutaj o autobusach aglomeracyjnych plus tutaj w strefie pierwszej o tramwajach i autobusach. On na dobrą sprawę się przekształci w bilet metropolitalny z możliwością właśnie podróżowania koleją.
24 sale lekcyjne, fotowoltaika, świetlica, biblioteka z czytelnią i udogodnienia dla dzieci niepełnosprawnych. Nowa szkoła podstawowa nr 20 na Złocieniu rozpocznie pracę we wrześniu. Będzie się w niej uczyć 600 uczniów. Budynek jest spory, ponad 8400 m2. Działka nabyliśmy od kościoła, od parafii. Dzięki temu w ogóle jest możliwość stworzenia tutaj szkoły, bo nie mieliśmy tutaj żadnych terenów. Już dzisiaj wiemy, że jest tutaj zapisanych mnóstwo uczniów, ponad 480. 24 sale, różne obiekty sportowe od tej pięknej sali po boisko, które znajduje się na dachu, ale także na zewnątrz mamy kolejne boisko. Duża biblioteka, duża czytelnia. Myślę, że to bardzo komfortowy budynek. Bardzo się z tego powodu cieszę, że uczniowie, którzy z tych okolicznych osiedli pochodzą, nie będą już musieli jechać w odleglejsze miejsca. Nie będą rodzice ich musieli odwozić. Będą mieli tutaj szkołę na podorędziu. To bardzo ważne. Także szkoła jest początkiem dużego etapu rozbudowy całej infrastruktury socjalnej w tym miejscu. Uważajcie, gdzie zostawiacie swoje samochody. Straż Miejska właśnie prowadzi kontrolę pojazdów zaparkowanych poza wyznaczonymi miejscami, co stwarza często zagrożenie dla innych użytkowników drogi, szczególnie w rejonach skrzyżowań czy przejść dla pieszych. Strażnicy miejscy mogą korzystać w takich sytuacjach z pouczenia, mandatu karnego i wniosku do sądu, a więc też w zależności od wykroczenia, w zależności od konkretnej sytuacji w taki sposób reagują. Jeśli jest podstawa do scholowania takiego pojazdu zgodna z prawem, to oczywiście takie działania są podejmowane. Kolejny krok, który wydarzy się może jeszcze w sierpniu, to montaż specjalnych kamer, które będą sprawdzały, czy samochody, które wjeżdżają do strefy ograniczonego ruchu, są do tego uprawnione, czy też nie. Więc tych działań jest więcej. To, o czym mówimy dzisiaj, to jest tylko pierwszy krok i my tutaj współpracujemy w szerszym zakresie i ze Strażą Miejską, i Policją, i innymi jednostkami, które odpowiadają za bezpieczeństwo i ruch w mieście. 2 sierpnia w samo południe ruszają zapisy do biegu Trzech Kopców. Trasa biegu liczy 13 km i wiedzie spod Kopca Krakusa przez Kopiec Kościuszki do Kopca Piłsudskiego. W tym roku sponsorem tytularnym popularnego biegu została właśnie PGE Energia Ciepła SA. Jesteśmy sponsorem tytularnym. Naszym wkładem, naszą częścią są pieniądze, które mamy nadzieję będą użyte jak najlepiej, żeby ten bieg był dobrze rozreklamowany, żeby był bardzo dobrze zorganizowany, bezpieczny dla uczestników i bardzo korzystny dla widzów. Oparcie o silnego partnera powoduje to, że możemy planować na przyszłość te biegi, aby były coraz lepsze. Przypomnę, że Bieg Trzech Kopców jest częścią triady krakowskiej biegowej i myślę, że nasza współpraca będzie się rozwijać. Bieg urokliwy i bieg, w którym po raz pierwszy albo jedyny mamy problem, że 3,5 tysiąca miejsc, które przewidujemy, zapewniają się błyskawicznie i będziemy musieli jak zwykle odmawiać tym, którzy się spóźnią. Bieganie to sport dla wszystkich, niezależnie od wieku. Możecie się o tym przekonać, biorąc udział w treningach biegowych organizowanych tego lata przez miasto. Szczegóły znajdziecie na stronie Zarządu Infrastruktury Sportowej i na kraków.pl. Są treningi sobotnie, przygotowujące do biegów Królewskiej Triady Biegowej, które się odbywają co sobotę i startują z krakowskich Błoń o godzinie 10. Są treningi o 18.30 w poniedziałku na Zakrzówku, współorganizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Tauron Arena Kraków oferuje co sobotę także przedpołudniowe zajęcia, w tym biegowe. Natomiast mamy także zajęcia Nordic Walking, mamy zajęcia dedykowane dla dzieci i taka wakacyjna, najnowsza, można powiedzieć, oferta biegowa, kobiety w biegu, treningi dla kobiet, treningi, na które wstęp mają tylko i wyłącznie kobiety. Są to treningi dedykowane właśnie im. Chcemy kobiety zachęcić do rozwijania swoich sportowych pasji. Ale czy to znaczy, że w krakowskich maratonach startuje wciąż za mało kobiet? Ta proporcja wciąż jest taka, że mężczyzn biega więcej. Zastanawiamy się, co zrobić, aby kobiety, które też biegają, które biegają dla siebie, które biegają rekreacyjnie, zachęcić do biegania także w imprezach organizowanych przez miasto. To, co jest istotne również w tych wszystkich imprezach, to to, że one są bezpłatne. Tak, są to zajęcia bezpłatne, zajęcia organizowane przy współpracy z profesjonalnymi trenerami. Często są to nie tylko zajęcia sportowe, ale także porady trenerów, dietetyków, więc warto w tych zajęciach uczestniczyć. A kiedy do Tour de Pologne na stałe dołączą kobiety? Zapytamy w najbliższy poniedziałek w nowym tygodniu o 7.30. Finał 80. jubileuszowego Tour de Pologne już 4 sierpnia w Krakowie. Gośćmi programu będą Czesław Lang, Zbigniew Klęk, pierwszy trener Rafała Majki i kolarka szosowa Paulina Brzeźna-Będkowska.
Na koniec sianokosy pod Wawelem. Byle siana na łące w środku dużego miasta to zdecydowanie niecodzienny widok. Zresztą zobaczcie sami. Błonia kosimy dwa razy w sezonie. Jest to częstotliwość dużo mniejsza niż odbywało się to kiedyś. I takie rzadsze koszenie sprzyja wykształceniu się tak pożądanej w mieście bioróżnorodności. Więc większa liczba gatunków roślin, ale też ta wysoka trawa daje schronienie wielu zwierzętom, mniejszym ssakom, które tutaj po tych błoniach sobie biegają. Pogoda na sianokosy udała się, myślę, idealnie, bo te cieplejsze dni pozwoliły na to, żeby ta trawa była wystarczająco sucha, żeby rolnik mógł ją zebrać i żeby mogła posłużyć dalszym celom jako pasza dla zwierząt. I tak kończymy to wydanie Miejskiego Serwisu Informacyjnego. Dziękuję za uwagę, dobrego dnia i do zobaczenia.